Panie premierze, słyszy mnie pan? Małe szanse, jak się domyślam. Tomasz, 30 lat, radiowiec. Jak słuchałem pana przemówienia w Parlamencie Europejskim, to mnie szlak trafiał jeden raz za drugim. Pewne momenty aż przewijałem z niedowierzania. Co to jest aktywna pamięć o źródłach Europy? Co to znaczy odejść od Europy? Czy Unia Europejska i kontynent Europa to dla pana jedno i to samo? Serio uważa pan, iż najlepszym wynalazkiem Europy jest Unia? A co z radiem? Co z kinematografem? Okej, to żart. Naprawdę myśli pan, że Unia jest alternatywą dla etatyzmów i protekcjonizmów? Czy nie jest tak, że właśnie jest dla nich idealną wylęgarnią? Czy migracje do Unii są dowodem na to, że to najlepsze miejsce na Ziemi? Jeśli zapytać wielbicieli darmowego życia na koszt garstki wysoko opodatkowanych pracujących, to pewnie tak. Im więcej Europy, tym mniej kryzysu. Tu się pogubiłem. Za chwilę znów mowa o wolnej przedsiębiorczości. Czy panu nie pomieszały się dwa osobne przemówienia? Ja rozumiem, że jak marszałkiem Parlamentu Unii jest pana kolega z partii, to cieszy. Przemawianie z okazji rozpoczęcia prezydencji to pewnie wewnątrz klubu Unii Entuzjastów też niezła gratka. Pana partia rządzi w kraju. Prezydent spadł panu z nieba. Hanna Fontana rządzi w stolicy. Nikt w pobliżu nie odważy się skrytykować, bojąc się oskarżeń o pisowskie odchylenie. Kuba Wojewódzki nie kryje sympatii, a przeważająca większość zjadaczy chleba po faktach nie widzi alternatywy. To wszystko może sprawić, że człowiek czuje się politykiem nieomylnym. Ale od kiedy marksistowski projekt socjalistycznego superpaństwa jest najlepszym wynalazkiem Europy? Jakim cudem trzymająca się zaledwie siłą rozpędu integracja, polegająca głównie na dopisywaniu zbędnych regulacji, ma być spełnieniem snu o solidarności? Od kiedy wolny rynek rozwija się dzięki rozrostowi biurokracji? Od kiedy bogactwo tworzą dotacje? Domyślam się, że dzieje się tak od dnia, w którym Ziemia zaczęła się oziębiać, słysząc ambitne europlany likwidacji samochodów do 2050 roku. Czy jako człowiek deklarujący sympatię do wolnego rynku, nie czuje pan, że coś jest nie tak, skoro pierwsi z gratulacjami wyrywają się do pana socjaliści? Demonstracje greckie mogą pana nie ruszać, ale proszę pamiętać, że szykuje pan pod nie grunt u siebie. Karty praw podstawowych, płace minimalne, zapewnienia, iż dobrobyt nie opuści obywatela nigdy, najdalej za parę lat zamienią polską przedsiębiorczość w roszczeniowość. Chce pan wprowadzić w Polsce euro. Przekonali pana Grecy czy Szwajcarzy? Mówię to wszystko, bo wierzę, że gdzieś w głębi jest pan sensownym człowiekiem. Nie jest też tak, że nie zgadzam się ze wszystkim. Z jednym zdaniem się nawet zgodziłem. Parlament Europejski jest sensem Zjednoczonej Europy. To prawda. Całkowicie zależny od niedemokratycznie wybieranej Komisji Europejskiej, pełniący rolę listka figowego dla nagiego cesarza, wyraża sens i jest symbolem Unii Europejskiej. Aha. I proszę mi nie mówić, że nie mam prawa pana krytykować, bo mam.